Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z trasy w stronę Chorwacji. Właśnie rozpoczęła się moja najdłuższa podróż jak do tej pory motocyklem BMW 1250 GS. No i ogólnie najdłuższa chyba moja wyprawa życia. Także mamy do przejechania 1400 km. Jadę ze swoim, można powiedzieć, takim kuzynem, bratem ciotecznym. Różnie to w różnych regionach Polski się nazywa, mówi. W każdym razie jest to syn mojej cioci. Słuchajcie, on jedzie motocyklem, oczywiście to jedzie skuterem tak naprawdę. I to jest tutaj duża niespodzianka, tylko że takim dużym maxi skuterem. To jest skuter o pojemności 600 cm sześciennych. Właśnie go widzicie teraz przede mną. Nazywa się Sim Max, coś takiego chyba, dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie bardzo szybki skuter i naprawdę nie odstaje na autostradach, chociaż jechaliśmy właśnie tutaj już autostradą kawałek wcześniej i 140-160 potrafi polecieć. Oczywiście no, my tak szybko nie jechaliśmy, ale naprawdę ten skuter doskonale tutaj nadąża za moim motocyklem i naprawdę jedzie się bardzo fajnie. Jedziemy do tej Chorwacji tak naprawdę na tydzień. Jest to wyjazd taki dwuosobowy, a tak naprawdę później jeszcze do mojego właśnie kuzyna dojedzie, doleci właściwie żona samolotem i będziemy gdzieś tam po tej Chorwacji sobie jeździć w trójkę. Mamy zamiar gdzieś tam, prawda, pojeździć po tych chorwackich serpentynkach. Oczywiście planujemy wjazd na górę Świętego Jurę. No tak naprawdę czysty spontan, tak naprawdę nie wiemy jeszcze, co będziemy tam robić. Na pewno ja będę, że tak powiem, mieszkał pod namiotem, bo zabrałem go ze sobą i to nie ze względów jakichś tam ekonomicznych, bo w sumie to też, ale bardziej mi zależało, żeby właśnie pokazać no taki biwak. Zresztą samemu mi tego brakuje, takiego biwakowania, prawda, gdzieś tam w warunkach takich leśnych, gdzieś na biwaku. No oczywiście mój kuzyn będzie gdzieś tam z żoną sobie wynajmował apartament i będą nie będą spali pod namiotem. No tak, w każdym razie jesteśmy tutaj już przed Barwinkiem, minęliśmy Rzeszów i teraz właśnie jest ta droga do Barwinka. W tej chwili jedziemy w stronę przejścia granicznego, bo mamy zamiar jechać przez Słowację. Tak naprawdę w tą stronę jedziemy tak na szybko, jedziemy autostradami. Nie jest to jakiś tam trip, gdzie będziemy tutaj coś zwiedzali, chociaż wiadomo, Słowacja, bardzo fajne, kręte, różne dróżki. Mamy plan, że będziemy właśnie jeździć już tam na miejscu. Teraz to tylko robimy taki przelot. No i później tak naprawdę, jak będziemy wracać w przyszłym, za 5 dni tak naprawdę wyruszamy z powrotem z Chorwacji, to może zahaczymy właśnie o Słowenię i o Austrię. Także oglądajcie kanał, oglądajcie filmiki, bo myślę, że z tego wyjazdu parę tych filmików się pojawi. Mam nadzieję, że będzie co nagrać. Będą jakieś fajne, różne właśnie wyjazdy na tą górę Świętego Jurę. Gdzieś tam jakieś fajne atrakcje. Wszystko to będę starał się nagrywać i Wam oczywiście pokazać. Samo spanie pod namiotem. Tutaj wcześniej już jak film się zaczynał, widzieliście, jak się przygotowywałem do tego wyjazdu, czyli tam mycie motocykla. No, samo pakowanie, jadę z taką torbą żółtą, którą mam z tyłu, taki rollback, jak to się nazywa, tak naprawdę nie wiem, rollback chyba. Ten rollback jest napchany do granic możliwości, bo tak naprawdę mam tylko kufer i ten rollback i tutaj jeżeli chodzi o co zabrałem, no to zabrałem ten namiot przede wszystkim, jakiś tam, prawda, śpiwór. No takie rzeczy do życia jakby na kempingu, trochę ubrań, niewiele, ale dużo też zajmuje mi sprzęt do nagrywania, bo wziąłem też drona, wziąłem no wiadomo, wszystkie ładowarki, telefony, kamery, to trochę zajmuje miejsca i to naprawdę
No przydałyby mi się teraz akurat te boczne kufry, których ja osobiście nie mam. Ale dało się to jakoś, że tak powiem, zapakować i w tej chwili właśnie pomykamy tutaj naszym Podkarpaciem w stronę Słowacji i Węgier. Planujemy dzisiaj nocleg gdzieś nad Balatonem, to jest 800 km od naszego, jakby od naszego miejsca, gdzie wyjechaliśmy, i tam właśnie mamy wynajętą już jakąś tam kwaterę. Normalnie śpimy, nie rozkładamy namiotu ani nic, po prostu musimy się dobrze wypocząć, bo następny później mamy znowu jakieś 700 km. Łącznie w jedną stronę mamy jakieś 1450 km. Także no trochę jest, także podzieliliśmy to na dwa razy. Co jeszcze? No cóż, tak naprawdę no będę wam przekazywał jakieś informacje, jak będzie coś ciekawego działo, to będę po prostu nagrywał. Też nie mam możliwości nagrywania tego cały czas. Widzicie, nie jadę sam, jadę też z kimś, jadę ze swoim kuzynem i po prostu też no, jego cierpliwość może się w pewnym momencie wykończyć, jak będę się ciągle zatrzymywał, coś tam zmieniał. Dlatego nagrywam na razie trasę, tylko to, co najważniejsze. Także mówię, tutaj z tej trasy tak naprawdę nie będzie jakichś tam dużych, ciekawych widoczków, bo jedziemy typowo drogą przez Węgry i cały czas praktycznie później już dalej to autostradami. Także no myślę, że chodzi o tylko, żeby jak najszybciej dojechać. To tyle. Na razie żegnam się za kierownicy swojego motocykla. Widzimy się dalej, jak już będziemy przekraczać granicę, jak będziemy już tam gdzieś na Węgrzech, jakieś postoje, to też dla was postaram się nagrać. Na razie. Słuchajcie, właśnie dojeżdżamy do granicy słowackiej, Polska, przejście Polska-Słowacja, polsko-słowackie. Mamy tutaj jakąś służbę, kogoś zatrzymali, chyba właśnie jakiegoś motocyklistę. Powiem wam szczerze, że dzisiaj mieliśmy przy wyjeździe także z Lublina, akurat tego to mi się nie nagrało, ale przy wyjeździe mieliśmy też kontrolę z policji i powiem szczerze, ja już byłem przerażony, że od razu mandat na początek podróży, ale okazało się, że to była taka rutynowa kontrola, po prostu sprawdzali państwo policjanci, czy mamy uprawnienia. Także też się zdziwiłem, bo tak naprawdę to była moja pierwsza kontrola na motocyklu od jakiegoś tam czasu. No ale jednak widać sprawdzają i warto te uprawnienia mieć, nie jeździć bez uprawnień. A pan policjant przy okazji powiedział właśnie, że widział też gościa, który jechał takim też BMW wypasionym, tutaj ubrany, plecaki, wszystko, a nie miał właśnie uprawnień i pomykał za granicę tym motocyklem. Także nie wiem, co ludzie sobie tak
szczerze mówiąc, wyobrażają. Tu właśnie przejeżdżamy przez przejście graniczne. Już jesteśmy po stronie słowackiej. Ciśniemy W2. Jak na razie sprzęty sprawują się bardzo dobrze. Mamy też bardzo ładną pogodę. Temperatura tak 23-25 stopni było w Polsce. Tutaj widzę troszeczkę chłodniej. Planujemy dojechać gdzieś tam nad Balaton jeszcze za dnia i wtedy tam mamy już, że tak powiem, jakieś tam jakieś spanie wynajęte, zarezerwowane, no, ale chodzi o to, żeby nie po ciemku się tam, prawda, tego nie szukać, a jak będzie, to zobaczymy, powiem wam szczerze. Na razie jesteśmy już w Słowacji, po słowackiej stronie. Tutaj mamy fajną, pustą drogę, jedziemy w niedzielę, akurat mały ruch, większość osób raczej wraca niż wyjeżdża na jakieś urlopy, a my akurat mamy szczęście, sobie jedziemy na tygodniowy urlopik, taki szybki, do Chorwacji. Także to tyle, jeżeli chodzi o taki mały skrót. Teraz jeszcze popatrzcie tutaj na te piękne góry, lasy. Już inne znaki, inny rodzaj znaków po drodze. Także mój motocykl jest za granicą po raz pierwszy tak naprawdę, bo do tej pory to jeździłem tylko w Polsce i wokół Komina. A teraz to jedziemy na troszkę dłuższą wycieczkę. Słowacka autostrada podobno dla motocykli jest bezpłatna. Zobaczmy, czy mogę podnieść. Moja torba nowa. Zrobiliśmy w tej chwili jakieś 350 km. Mamy jeszcze 450 do zrobienia dzisiaj.
tą nową trasę. Po prostu pamiętamy, jeżeli to był ten, to był, nie było to pasmówki żadne, tylko po prostu normalnie. Numer rejestracyjny pani będzie chciała, nie? Ale to... Cześć, słuchajcie, właśnie jesteśmy na stacji. Słuchajcie, jesteśmy na stacji właśnie na Węgrzech. Jakaś kolejka tutaj jest z jednej, z drugiej strony. Nam się udało podjechać do takiego dystrybutora, gdzie jest trochę mniej ludzi i zaraz będziemy właśnie tankować. Zobaczymy, po ile jest paliwo na Węgrzech. Czy faktycznie takie tańsze, jak mówią. Przeliczymy sobie później to na złotówki. Jesteśmy na Shellu, także tankujesz V-Powera? Jedziesz z V-Powerem, czy jak? Nie wiem właśnie. Ile to? Tu macie ceny, zobaczcie. Za jakieś punkty. Dobra, ja to chyba biorę normalnego, po co? No, czyli tak zaraz spalimy to wszystko, kurde. Ile ci liczy? O 790. Ty po 15 zł? Dziesięć tysięcy tych forintów? Już do końca wlać? No właśnie, tak widzicie, tak to wygląda. Na autostradzie węgierskie tankowanie. Ciężko przeliczyć te forinty. Nie wiadomo ile co, ale na pewno sprawdzimy i podam wam tutaj w opisie filmiku, ile nas kosztowało paliwo na Węgrzech. Tankujemy, bo po prostu musimy już zatankować i lecimy dalej. No, robi się nudno, bo lecimy także autostradą. No, bardzo fajne były trasy, jeżeli chodzi o Słowowację, tam trochę żeśmy przejechali, ale nie wszystko się nagrało. No, tak jak mówię, to jest tylko przelot. Bardziej nastawiamy się na nagrywanie filmików już w samej Chorwacji i tutaj na pewno będziecie widzieli to wszystko bardziej szczegółowo.
Słuchajcie, jesteśmy na CPN-ie Luke Oil. Niestety tak się trafiło, że akurat trafiliśmy tutaj, ale musieliśmy już zatankować. I zobaczcie, jakie fajne kanapki podają. Zobaczcie, wydawało się na początku, że to są same warzywa, ale na szczęście pod spodem jeszcze jest jakaś pasta. Chyba to pasztet. Powiem szczerze, nawet smaczne. Kupiliśmy jeszcze czekoladę, kolę. No i jedziemy, już mamy stówę tylko do miejsca docelowego, także praktycznie za godzinkę 40 minut będziemy na miejscu. A paliwo, tak jak mówiłem, dla wszystkich obcych drogie, prawie 9,50 wychodzi za litr, także naprawdę najdrożej do tej pory, gdzie jak widzieliśmy po trasie. Ale za to Węgrzy kupują prawie za połowę mniej, bo płacą tam 480 forintów. My płacimy 788. Także takim akcentem kończę sprawozdanie. Lecimy dalej. Ja cię słyszę dobrze. Zamknąłem się i pokazuję 180 km, gdy mogę się przejechać. O, tam akurat lecimy na Szczecin. Tak mocno.
Słuchajcie, w takim miejscu mamy tutaj tak zwany przelot, czyli śpimy tutaj w takim ładnym domku. Zobaczcie, zostają nasze sprzęty, ja już pozdejmowałem sobie cały bagaż, kufer i wszystko. Zaniosłem do środka, zaraz wam pokażę domek w środku, jak wygląda. Zobaczcie. No jedyny tutaj minus to jest ten blisko tory, ale podejrzewam, że jesteśmy tak zmęczeni, że nawet nie będziemy słyszeli, czy cokolwiek jedzie. Patrzcie, jaki piękny apartament. No, to zobaczcie. No, ładnie. Patrzcie, jaka piękna kuchnia. Klima i wszystko naprawdę w niedrogich pieniądzach. Naprawdę bardzo niedrogo. Jak na taki standard. 160 zł. 41 euro. Także musimy to podzielić na 20,5 euro. Jeden pokój, drugi pokój. Coś niesamowitego. Czyściutko. Ty, czekaj, a gdzie są te? Co? Pościel. Pewnie w szafie. Ja sobie umiem to. Dwa komplety leżą na łóżku. A, okej, dobra. Myślałem, że... No nie wiedziałeś, jak jest żona. No tak, no super. Miód, malina. Jesteśmy po prostu w niebo wzięci. Telewizorek, no i piękne miejsce, piękny domek. Z Wi-Fi. Jesteśmy w Szofok. A tam mamy jeszcze kolegów z Czech, którzy też zaparkowali swoje maszyny. O, pięknie. No, to się nazywa full wypas za małe pieniądze. Dobra, czekajcie, bo tam jeszcze moje buty zostały do chodzenia. Wezmę siatki. Także co, dzisiaj jeszcze jeden wypad. Jedziemy gdzieś tam, prawda, coś zjeść na kolację. Jakiś browarek. I śpimy, a jutro lecimy dalej na Chorwację.